Jest piątek, godzina dziewiąta. Ja jestem Bartek, a ta audycja nazywa się Katok. Zeszły rok upłynął dla mnie pod znakiem komiksowych powrotów do przeszłości. Sięgnąłem po Spidermana z lat 80., po X-Menów z lat 80. i 90. Kontynuuję zresztą ten trend. Przeczytałem trzy pierwsze epiki Rosomaka, ale jest też parę rzeczy, które można właśnie wykorzystać do nostalgicznej podróży w czasie w polskim komiksie. Jedną z takich rzeczy jest seria Henryk Kajdan. Nie będę przybliżał jakoś bardziej ogólnie serii i całej jej genezy, dlatego że mówiłem o niej w Kapoku, konkretnie w 42 odcinku Kapoka z lipca 2011 roku. Wtedy wszystko to tak naprawdę dopiero się zaczynało. Kuba Martewicz zaczął grubo ponad 10 lat temu wydawać serię zeszytową Henryk Kajdan. Taki był wtedy rynek, że było zapotrzebowanie na zeszyty. Wszyscy tęsknili za T.M. Semikiem. Mandra dopiero co się zawinęła na tamten świat swoją idiotyczną polityką wydawania zeszytów i cała reszta. To wszystko minęło. Jaki był Henryk Kajdan wtedy, nie będę również do tego wracał. Przeczytałem sobie pierwsze 6 zeszytów, które wtedy wyszły i odsyłam Was po prostu do odcinka o tytule o Kubie, co zeszyty wydaje. Dzisiaj będzie o Kubie, który poszedł z duchem czasu. Mianowicie w 2021 roku, a przynajmniej taką datę nosi pod okładką moje wydanie, wypuścił wydanie zbiorcze Henryka Kajdana zatytułowane Postscriptum. Bardzo mocno poszedł z duchem czasu, dlatego że za zeszytówkami już w Polsce za bardzo nikt nie tęskni. Nawet komiksy z serii Gwiezdnych Wojen, które były taką najbardziej, rzekłbym, no, korową serią zeszytową, w pewnym momencie w Polsce przestały wychodzić. Teraz wszystko, co wychodzi, to są trady i idziemy coraz bardziej za ogólnym trendem, czyli zaczęły pojawiać się w zeszłym roku epiki. Spider-Man, Punisher, z tego co się orientuję, wyjdzie teraz Rosomak. Jeżeli jesteście ciekawi, co w tych Rosomakach będzie, to możecie zresztą posłuchać tego, co o nich mówiłem w tej audycji. Podobno mają też wychodzić New Mutants. Akurat New Mutants właśnie przed chwilą sobie kupiłem dwa pierwsze trady, a w lipcu wychodzi trzeci. Nie trady, epiki. Kuba Martewicz poszedł za ciosem i kiedy wrócił na rynek po 10-letniej przerwie, wypuścił Henryka Kajdana tak, jakby to była normalna seria zeszytowa, ale zebrana w wydaniu zbiorczym. I rzeczywiście, jak zajrzymy pod okładkę, słuchajcie, to tam jest spis treści i jest Henryk Kajdan 7, 8, 9, 10, a oprócz niego jest miniseria Droga do piekła, i jeszcze dodatkowo one-shot Planeta Nieumarłych, czyli jest to absolutnie jak najbardziej rasowo zrobiona rzecz. Jak ostatni raz widziałem coś tak rasowo przygotowanego w komiksowie, to była to seria Człowiek bez szyi, która była pomyślana jako parodia i bardzo dobrze od początku do końca opracowana. Tutaj Henryk Kajdan parodią nie jest. Czym jest Henryk Kajdan dla tych, którzy nie wiedzą, a postanowili najpierw posłuchać dzisiejszej audycji zamiast odsłuchiwać tą poprzednią? Powiem bardzo krótko. Henryk Kajdan to jest komiks superbohaterski bez superbohatera. Henryk Kajdan to jest polski policjant, taki już w wieku, gdzie w zasadzie mało się szarżuje i mało się fika, chyba że jest się Bondem. On nie jest do końca Bondem, ale zajmuje się rzeczami sensacyjnymi, morderstwami, tajemnicami z przeszłości. W tym trejdzie Postscriptum na przykład szuka wampira z Wrocławia, a także, cóż, pojawiają się duchy przeszłości, czyli nazista, który ukrywa się do dzisiaj w Sudetach. To są wszystko bardzo fajne rzeczy, słuchajcie. I pójście w ten sposób, tym tropem jest dla mnie absolutnym strzałem w dziesiątkę. Zeszytów Kajdana
nie wiem, czy bym kupował. Może bym kupował, bo tak naprawdę trochę mam sentyment. Myślę, że wszystko, co nawiązywałoby do tego dzikiego, nieokiełznanego okresu z przełomu dekad w polskim komiksie, wtedy się działo bardzo, bardzo dużo, naprawdę. W pierwszej dekadzie przeżyliśmy ogromny boom. Po wielkiej smucie lat 90. rynek bardzo się ożywił. Ożywili się polscy twórcy. Tak samo jak w fantastyce przestało nagle być obciachem mieć polskie nazwisko i bohaterów, którzy mają polskie nazwiska w książkach, tak samo w komiksie dużo się wydarzyło. Powstało mnóstwo small pressu, mnóstwo trzeciego obiegu. Duże, ciekawe, ważne rzeczy wtedy się działy. Była też oczywiście rewolucja w komiksie internetowym. Ogromny, wielgachny wysyp komiksów internetowych. Każdy miał wtedy komiks internetowy. Ja też miałem wtedy komiks internetowy, a nawet nie jeden. Kuba wjechał z zeszytówkami z kajdanem, które można było porównać z kilkoma różnymi projektami z tamtego czasu, takimi jak na przykład niesławny konstrukt innego Kuby, Kijuca dla odmiany i jeszcze chociażby właśnie Człowiek bez szyi, to co wydawaliśmy w dolnej półce, znalazł sobie taką niszę na rynku, jako się zagospodarował, a potem zniknął. Zniknął i nie było go 10 lat. Nie było go 10 lat, myślę, że był zajęty. No w końcu, jeśli dobrze się orientuję, to ożenił się i został ojcem. To dla każdego faceta są bardzo czasochłonne sprawy i nie oszukujmy się, często ważniejsze niż hobby. Bardzo się cieszę natomiast, że widzę innego mężczyznę, który znajduje czas na swoją pasję. Bo tym, co krzyczy wręcz z tego nowego wydania kajdana, jest po prostu radość, taka nieposkromiona zajawka na robienie fajnych rzeczy. I bądźmy szczerzy, jako człowiek, który trochę z nudów, a trochę na przekór wszystkiemu zajmuje się wydawaniem w Polsce zinów fantastycznych, komiksowych i robieniem mnóstwa rzeczy, jestem najlepiej predysponowanym polskim twórcą do rozpoznania kogoś z zajawką. Kuba Martewicz ma zajawkę. I Henryk Kajdan i to, co przyjdzie, bądź już przyszło po nim, jest tego najlepszym świadectwem. Jak to wygląda natomiast od strony komiksowej? No, muszę przyznać, że 10 lat to jest szmat czasu. Kuba nie spędził go całego prawdopodobnie na rysowaniu. Widać postęp, ale cały czas mam wrażenie, że przynajmniej w tym pierwszym trade'zie Postscriptum, potem wyszedł jeszcze drugi Kosmiczne Patałachy, a teraz Kuba pracuje nad Henryk Kajdan Koniec. Tytuł jest dosyć wymowny. Będzie to koniec przygód Henryka Kajdana. Prawie tak jak koniec przygód Funkiego Kowala, chociaż wszyscy wiedzą, co się stało po tym, jak padły te słowa. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o stronę graficzną, to nadal szuka swojego stylu. Pierwsze zeszyty były przesiąknięte, pozostawały pod przemożnym wpływem Todda McFarlane'a. Tutaj już w Postscriptum widać, że Martewicz to jest twórca bardzo wszechstronny i że uczy się od najlepszych. Odnajduje echa kreski Winsor Smitha. Są momenty, kiedy widzę fascynację Billem Sienkiewiczem. Później idzie w kierunku Johna Romity Juniora. No tutaj muszę przyznać, że nie zgadzamy się z Kubą w ocenie tego autora. On go bardzo chołubi, a ja go bardzo nie chołubię. Ale powiedzmy, że to normalne między twórcami. Mam wrażenie też, że próbuje odwoływać się do tego, w jaki sposób graficznie prowadzi opowieść John Byrne. To jest doskonały wzór do naśladowania, bo John Byrne jest najwyższej klasy rzemieślnikiem i potrafi, jeśli chodzi o komiks, bardzo, bardzo dużo. To jest postęp w stosunku do tego, co się działo 10 lat temu. Fajne jest też to, że widać, że Kuba nie poprzestaje na tym, co osiągnął i cały czas pracuje nad nowymi rzeczami. Jeżeli sięgniecie do jego kanału Komiksowa Nawijka, gdzie prowadzi taką małą akademię rysowania komiksów, to zobaczycie, w jaki sposób to robi i zobaczycie też, że w porównaniu z komiksami, które do tej pory opublikował, te nowe, nad którymi pracuje, to nadal jest krok naprzód. To jest bardzo dobrze. Oczywiście można w ogóle się nie rozwijać.
Można być jak autor Mega Tokio, który między pierwszą a ostatnią stroną trwającego chyba 10 lat komiksu nie zrobił absolutnie żadnego postępu. Nie wykonał nawet absolutnie najmniejszego minimum, jeśli chodzi o pracę warsztatową. Nie, nie. Martewicz pod tym względem bardziej przypomina autora Gunner Creek Court, który przed bardzo wielu laty, nie mam pojęcia, już nawet teraz z pamięci nie powiem, ale to było chyba z półtorej dekady, jak czytam Gunner Creek Court, zaczynał zupełnie inaczej, a to, co teraz wyprawia, wygląda zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że Kuba będzie miał dużo czasu, żeby doskonalić swój warsztat, który jest coraz fajniejszy, coraz lepszy i coraz dokładniejszy. Nadal widać oczywiście, że to jest zabawa człowieka, który jest samoukiem, ale w tej zabawie jest tyle radości i tyle frajdy, że najzwyczajniej w świecie chyba po prostu o to czasem chodzi. Także scenariuszowo te nowe kajdany są jednak znacząco lepsze. Oczywiście, że prawdopodobnie zadziałał tu efekt przeczytania kilkunastu, być może kilkudziesięciu tysięcy stron komiksów, bo każdy z nas z czasem nabywa nowe umiejętności. Kiedy teraz patrzę na komiks Co mówiłem Durniu, który zacząłem robić w roku 2005, to mam takie poczucie, że no cóż, może nawet powinienem go usunąć z sieci, bo to są tak straszliwe suchary i momentami cringe'owe, że no cóż, teraz prawdopodobnie nie wziąłbym się w ogóle za robienie tego. Także tu pod tym względem całkiem uczciwie muszę powiedzieć, Kuba Martewicz zrobił przez te 10 lat ogromny postęp. Henryk Kajdan nadal jest taką dziwaczną serią, takim sensacyjnym mainstreamem, który robi wycieczki w bok, w klimaty właśnie superbohaterskie, w klimaty fantastyczne. Sięga do takich ogranych popkulturowych klisz, ale robi to z urokiem, robi to ciekawie. Oczywiście, że nadal jest miejsce na pewne kroki naprzód. Chociażby wspomniana historia z wampirem z Wrocławia jest bardzo, bardzo klermontowska w sposobie narracji i prowadzenia. I to nie jest ten do końca najlepszy Clermont, bo Clermont potrafi robić rzeczy fascynujące, ale przede wszystkim potrafi przeładowywać komiks tekstem. Historia wampira na dobrą sprawę opowiedziana jest w dialogach na ostatniej stronie. Także liczę, że Martewicz zostanie na polskim rynku komiksowym, utrzyma się, bo to jednak jest ciężki kawałek chleba i trzeba mieć dobrą pracę, żeby pozwolić sobie na robienie komiksów przez następne 10 lat i że będę mógł kiedyś przeczytać na jego stronie na Facebooku informację, że sprzedał coś Majorsom za oceanem. Może niekoniecznie Marvelowi czy DC, bo nie jestem pewien, czy dobrze by się tam czuł. Chociaż sądzę, że gdyby załapał się obok jednego z ludzi, których ceni i od których się uczył, to bardzo byłoby to duże osiągnięcie. Ale może dogada się z Brytolami, a może narysuje coś jeszcze dla kogoś. A może uda mu się stworzyć naprawdę fajny, rodzimy album. Pracuję nad tym. Wydał Planetę Kotów i ma kilka innych projektów w zanadrzu. Chciałbym je oglądać. Póki co nie jest prosiakiem, nie jest nawet Robertem Adlerem, ale jest dowodem na to, że polski komiks nadal ma w sobie to, co sądziłem, że już trochę stracił. Widzicie, to jest tak, kiedy pierwsza dekada zaczęła się zmieszkać i przyszedł trochę taki dół na rynku, kiedy zaczęła się zapaść, kiedy wychodził jeden Batman na 2 lata i Tomek Kołodziejczak mówił, że to wystarczy, i kiedy polscy twórcy znów poszli trochę w stronę tej znanej z wielkiej smuty tendencji do artystowskiego pitu-pitu, potem nagle nastąpił wysyp zinów. To była fala przepotężna, wzbierająca fala i w pewnym momencie, tak jak każdy miał webkomiks, to w pewnej chwili każdy miał zina. Myślę, że Maciek Pałka lepiej ode mnie analizował wielokrotnie to zjawisko, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyglądało, jak wyglądała postprodukcja w Polsce, to możecie odwołać się do jego prac.
ale od jakiegoś czasu już miałem wrażenie, że wszystko to, co w naszym komiksie wychodzi, jest mocno jednak ograniczone możliwościami rynku, docieraniem. Oczywiście, ziny mają się dobrze. Mazol uruchomił... nie Mazol. Rzecznik. Uruchomił Muzeum Komiksu, cykliczne spotkania, targi zinów. Tacy ludzie jak Ania Krztoń uwijają się jak pszczółki, robiąc różne fajne rzeczy. Rzeź zin, mydło i cała reszta. A jednak tego było. I nagle tutaj, proszę bardzo, jeszcze jeden kamyczek do ogródka tego, że polski komiks żyje, ma się dobrze, wierzga elektro. Chociaż ten mur trochę przewodził. Bardzo się cieszę i jestem wiernym fanem kajdana do samego końca. Mojego lub jego. A wam polecam sięgnąć. Można te rzeczy kupić. Można się z twórczością Kuby zapoznać na YouTubie i na Facebooku. I nie mówię tego wszystkiego dlatego, że prywatnie całkiem uważam go za sympatycznego faceta. Może tak naprawdę troszeczkę nawet zazdroszczę mu, bo ja nigdy nie potrafiłem i chyba nigdy nie będę potrafił rysować tak jak on. Trzymajcie się.